O. Podjeżdżamy tutaj w miejsce zatrzymania, omówimy wszystkie błędy, jakie dzisiaj na egzaminie się przytrafiły. Zatrzymujemy się. Gasimy motocykl, schodzimy z motocykla, podchodzimy. Co chciałbym Wam przede wszystkim powiedzieć? Dzisiejszy egzamin skończyłby się niestety wynikiem negatywnym. Zacznijmy od początku. Pierwszym błędem, który popełnił kursant, było najechanie nóżką na linię. Problem powstał wtedy, dlatego że kursant zamiast wykonać zadanie na 3 zmiany kierunku jazdy, do tyłu, do przodu, do tyłu, chciał za wszelką cenę wykonać przeprowadzenie motocykla na jeden raz. Jak się to skończyło, wszyscy widzieliśmy. Motocykl został wycofany. Pamiętajmy, że koniec zadania po wyprowadzeniu motocykla z garażu jest wtedy, kiedy ustawimy nóżkę i schodzimy z motocykla. I ani nóżka, ani koło nie ma prawa znajdować się na linii wyznaczającej stanowisko. To miało miejsce w tym przypadku. Kolejne zadanie, był to już pierwszy błąd. Był slalom wolny między 5 bramkami, 8, pełnych 5 ósemek i wyjechanie z powrotem slalomem. Trzeba powiedzieć, że zadanie wykonane zostało wzorowo. Mogliśmy spokojnie przystąpić do slalomu szybkiego. Trzeba powiedzieć, że slalom szybki dwukrotnie został wykonany prawidłowo. Kolejnym zadaniem było ominięcie przeszkody. Przy pierwszej próbie ominięcia przeszkody trzeba powiedzieć, że na końcu motocykl nam zgasł. Jest to nasz drugi błąd, gdyż pierwszy błąd był wykorzystany już przy przeprowadzeniu motocykla. Zgaśnięcie motocykla przy slalomie szybkim na samym końcu powoduje natychmiastowe przerwanie egzaminu i jego koniec z negatywnym skutkiem. Chciałem zauważyć, że po zgaśnięciu motocykla nastąpiło zdenerwowanie kursanta. Kolejne zgaśnięcie motocykla, czyli gdybyśmy zaczęli od nowa liczyć błędy egzaminacyjne, znowu pierwszy błąd przy slalomie szybkim i drugim błędem, gdzie ten egzamin by się negatywnie skończył, było to, że było rozpoczęcie jazdy bez możliwości upewnienia się o tym, czy nie stwarzamy zagrożenia. Czyli krótko mówiąc, kursant ruszył płynnie, ale nie obrócił głowy. Byłby to już drugi egzamin negatywny. Dlatego chciałem pokazać, jak trudno jest z biegu zrobić zadania egzaminacyjne i wiedząc, że mamy do dyspozycji jeden błąd, nie jest to związane z potrąceniem pachołka, przewróceniem pachołka, czy też przewróceniem motocykla. Teraz chciałbym, żebyś Ty się odniósł do tego, jak oceniasz swój przejazd i ile nam jeszcze brakuje, żeby te zadania móc bez jakiegokolwiek przygotowania wykonać w sposób prawidłowy. Mimo, że to nie jest prawdziwy egzamin, już tak dopadł mnie trochę stres, ta atmosfera chyba tego miejsca tak wpływa na człowieka. No w każdym razie, no rzeczywiście, nie wiem, co mi przyszło do głowy, żeby robić to na jeden raz. Wykorzystałem jeden błąd. I pomyślałem sobie wtedy, a to tylko jeden błąd, jeszcze żyję. Natomiast bardzo łatwo się rozkojarzyć, bardzo łatwo... Ten przykład właśnie, kiedy mi zgasł... O, przepraszam. Kiedy mi zgasł... motocykl po ominięciu przeszkody. Nie zredukowałem biegu, bo ponieważ w tej euforii, że udało mi się to zadanie, bo wiedziałem, że zrobiłem je prawidłowo. Nie zredukowałem. Silnik zaczął przygasać i automatycznie za chwilę zgasł, przez co popełniłem drugi błąd już po egzaminie. Co się mogę powiedzieć? No to jest wszystko... Mówię, zdenerwowanie bardziej na siebie niż atmosfera dzisiaj egzaminowa, ale no to, że się popełnia takie głupie błędy w pośpiechu. Spróbujemy jeszcze raz dać drugą szansę, jak gdyby. Potraktujemy to jako kolejne podejście do egzaminu, gdzie kursant już wie, jak wygląda egzamin po raz pierwszy, z jakim to się stresem wiąże, jak po kolei przebiegają zadania egzaminacyjne.
traktujemy to jako drugie podejście i zaczynamy ocenianie od początku. Motocykl do pola zatrzymania,